Kichter siemka gra ktoś Pluton 5 tierami jak tak to dodawać nick w Kichter. Ogólnie oglądam cię odkąd robiłeś Badhata w tydzień grać nie chcę z tobą bo się zbłaźnię. Polecasz 121b pozdrowisz 28 zł i 60. Pozdrawiam ciebie VKH Fighter. 121b niedawno nagrałem o nim film. Jakoś bardzo nie lubię, no ale można go polecić, ja jednak wolę Patona. Płacił 12 zł. Siema Multi, dodaj do klanu pod rozwój i zarabianie, powiedz co zrobić, żeby lepiej grać nick. Super Benio 303. Lucky Blast trollował i przegrałem turniej, rozumiem no. No, ja się często wkurzam. I mi to ludzie wypominają. Kamil zwykle kojarzy mi się z taką osobą spokojną. Więc jak on się wkurzył, to ja bym prawdopodobnie wyzywał. Choć nie powinienem. Także no ciekawy jestem, co tam się stało. Może potem zobaczę. Ale to i tak nie jutro, może. A czy nie dziś, może jutro. No bo mówię, no. No każdy ma prawo się zdenerwować, a jak ktoś go troluje, no to tym bardziej, no. Każdy ma swoją granicę cierpliwości. W ostatniej bitwie Lucky Blast został zmutowany. Rozumiem, no. No ja dzisiaj się nie denerwowałem, ponieważ dzisiaj nie miałem powodu. Wygraliśmy 5-0 z drużyną Wargaming i do tego nie dowodziłem, więc się nie musiałem stresować taktykami, bo wolałem, żeby to robili inni. Ja dzisiaj jestem w słabszej formie, ponieważ mało spałem. I po prostu przez to jestem mniej żywy. Janko20061111 hej. Dodasz do klanu pod randomy i powiedz czy S.Cong Feror jest dobrą dychą na start. No nie jest dobrą dychą na start. Za miękki i kiepska inna. Pozdro 11 zł i 33 grosze. A jutro versus kto? Nie ma jutro mecz. Tylko jakby był mecz z drużyną Wargaming. Wygraliśmy 5-0. I tyle. Więcej meczy nie ma. Tylko jest jeden mecz z drużyną Wargaming. Nie grają jakby drużyny na drużyny streamerów, tylko drużyna streamera z WG i to wszystko. I to jest koniec turnieju. Czym więcej się wygra, tym więcej nagród dla widzów. To jest fajna bitwa. I tutaj jest jeden powód tego. Niskie tiery, co nie? Ósemki, kurde. I to jest takie słabe. Stokowy dwulfowiec też. Tak, ósemka w sumie. Dobranoc, Wojciech Draguła. Sebastian, oglądam cię od 4-5 lat. Wbiłem dzięki tobie fioletę. Dziękuję za miłe słowa, ale... Ty wbiłeś fioleta i nie masz mi za co dziękować. Coś tam może podpatrzyłeś, natomiast to ty jesteś po prostu zdolnym graczem i ty się możesz cieszyć, że jesteś ogarnięty. Dziwię się tobie, że tak kampiłeś teraz. Nie wiem, czy coś robiłeś na pulpicie, czy co, ale ja bym trochę odważniej grał. Najlepsze czołgi pod WN8 z CV Miki to jest AMX 12 ton, 5916, AMX 1375, Kołowiec 6-7 tieru, AMX LC Biz, Leopard, Lux, M2 Light Tank. Wszystko co jest lightem, wszystko co jest szybkie i ma dobre działo. Aczkolwiek nie kołowiec, bo to jest zbyt wysoki tier. Trochę mi się nie podoba to, że nie mierzysz czołgom poprawnie w punkty, tylko tak trochę na odwal siedzę, nie? Nie do końca się tak przykładać do tych strzałów. Masz golda i to cię, że tak powiem, trochę zabezpiecza, ale czasami na przykład walisz w wieżyczkę, a mógłbyś w kadłub. Tutaj dobrze ogólnie jesteś ustawiony, tylko jeszcze jeden trik mógłbyś wykonać, czyli ruszać
wieżą jak hodujesz, co nie? Ruszać wieżą. Ostatnio zostałem wyrzucony z PFF. Czy mógłbyś dodać mnie z powrotem, jednocześnie ograniczając liczbę bitew do 50? Jeżeli chcesz, możesz też zerknąć na progres. Pozdrawiam. Widzisz? Jakbyś rusza wieżą, to by ci tak nie przebijał. 84 grosze. Misiu, dobrze, dobrze, dobrze. No, tutaj trochę HP to ci Patriot zabrał. Nie dlatego, że był dobrym graczem, tylko dlatego, że ty byłeś nieskoncentrowany, co nie? Nie twierdzę, że jest słaby, ale nie zrobił nic nadzwyczajnego. Bił cię po garnku. Ty po prostu byłeś chyba gdzie indziej myślami, bo się nie ruszałeś i dałeś się pompować, co nie? Wystarczyłoby ruszać wieżyczką w lewo, w prawo i to by dało zupełnie inne efekty. Liquin, dobrze. Dobrze, Liquin. O, ładny strzał. Teraz mi się podobało to, jak przymierzyłem. Teraz był dobry strzał. Jego trudno jest przebić, syna. Nawet w garnek jest trudny. Sprawdź to na Steepo, oczywiście. Jak najbardziej. W paszkach świątecznych ma być podobno Turtle, ale te 432. A, ty mówisz o paczkach, ja mówiłem o kalendarzu adwentowym. W paczkach, no to Progetto, czołg ciężki premium. Progetto 71 chyba? Jakoś tak się zwie. Jakoś tak. No nie wiem, czy to jest dobra taktyka, żeby tak się obracać tyłem do AFX1. Chyba zbierzesz strzał. Zbierzesz? Wydawałoby mi się, że zbierzesz pocisk, ale nie zebrałeś. Trochę to było dziwne. Moim zdaniem on powinien cię trafić, chyba zaspał. To nie była dobra decyzja. Powinieneś tam zostać i walczyć z nim, bo teraz jeszcze jest w sumie gorzej niż było. Co z tego, że ciężki jest dobry, skoro dycha jest słaba? Panie Mafius, no, według mnie powinieneś tutaj po pierwsze poczekać do momentu premiery dychy, ponieważ bardzo możliwe, że się parametry jeszcze zmienią, prawda? One nie są ostateczne, także ja bym tutaj był cierpliwy i poczekał na finalną wersję. Serwer testowy najlepiej. Czasami jest tak, że czołg nie wygląda na najlepszy, ale da się jakoś jego potencjał wykorzystać. CS-ów polskich no dużo nie jeździ, ale w klanówkach się je stosuje, bo są najszybsze z medów, co nie? Bo są najszybsze. Więc czasami czołg może mieć jedną zaletę i już jest na przykład dobry na klanówki i dlatego ludzie go sobie tam mimo wszystko mogą cenić, co nie? Nie twierdzę, że ten czołg będzie wybitny, nie o to chodzi, ja go nie bronię. Ja nie bronię żadnego czołgu, ja mam gdzieś, czy ty uważasz, że czołg jest dobry czy słaby, co mnie to obchodzi, czy ty tak sądzisz, czy tak się sądzisz, no. Ważne, żeby to się, tobie się dobrze grało. A czy ty będziesz lepiej grał mausem czy esto, to już nieistotne, byś miał swój czołg wymarzony, którym ci się dobrze gra, to się liczy. A czy to jest tamten, czy siamten, to jest nieistotne. I w tym czołgu ja mam wrażenie, że to jest tak. Pewnie ktoś go polubi i pewnie ktoś go nie polubi, ale czy on jest dobry tak ogólnie, to ocenimy dopiero jak wejdzie, no bo parametry to jest, wiesz, rzecz niewystarczająca do stwierdzenia, szczególnie, że tam jest nowa mechanika, co nie? Więc bardzo trudno jest oceniać nową mechanikę, której się nie widziało nigdy na oczy. Bardzo trudno jest oceniać czołg, po prostu, którym się nie grało. No to poczekajmy, to dajmy mu szansę, co nie? Bo w tej bitwie zabrakło życia. W tej bitwie ewidentnie zabrakło koledze życia.